Nadrobiłem kolejny horror, o który swego czasu trochę razy mnie pytaliście, także dzisiaj pogadamy sobie o Hellhouse LLC, czyli tak naprawdę też bardzo fajny polski tytuł, ale to dosłownie przetłumaczony, czyli Dom Szatana spółka Zo. No bo rzeczywiście ten LLC jest skrótem od takowej spółki, tylko po, po ichnemu, prawda? Także z racji, że jest to produkcja z 2015, no to. Będą tutaj jakieś spoilery, aczkolwiek będzie to bardzo podobnie do tego odcinka, co był ostatnio o fanhousie. Czyli głównie bez spoilerów opiszę swoje wrażenia i potem pod koniec omówię końcówkę. Także jeżeli tego horroru nie znacie, to możecie zostać, a przed spoilerami ostrzegę także intro i zacznijmy. Na wstępie jeszcze chciałbym tylko pokrótce przypomnieć, że... Jeżeli chcecie oszczędzać na grach czy kartach podarunkowych, to korzystajcie z moich linków, które są pod spodem do Eneby, bo możecie po prostu kupować rzeczy znacznie taniej. Dla przykładu, jakaś gierka na Steamie potrafi być za 200 zł, a na Enebie nawet za 80 albo i mniej. Różnie to bywa, ale nawet jak zaoszczędzi się 2 czy 3, 3 dychy, to zawsze coś, bo już macie do odłożenia do skarbonki. Na screenach wyświetlam to, co obecnie dzieje się na stronce, no i kilka przykładowych promocji, ale pamiętajcie, że jest tego znacznie, znacznie więcej wszelkiej maści Xboxowe, PSowe, owe gierki, karty podarunkowe również do konsoli, do Xboxów, Tinderów, Amazonów, słuchajcie, do nie wiem, Ikei, do czego chcecie, także zaglądajcie, korzystajcie. Dziękuję każdemu, kto w mojej linki zagląda, no i coś sobie zakupił również. A teraz przejdźmy do filmu, tylko jeszcze krótkie intro. G. Jeżeli chodzi o Hell House, no to w zasadzie nie jest to pojedynczy film, należałoby to już nazwać. Co najmniej serią, no po prostu serią i tak naprawdę mamy o, już cztery części w sumie od 2015 do 2023 skrupulatnie wychodzą kolejne i kolejne i cały czas stoi za tym ten sam twórca jak tak zajrzałem w jego właśnie no, biografię czy twórczość ogólnie no to bo ja go nie znałem wcześniej. To tam nie ma nic więcej. Zrobił kilka krótkich metraży jakichś przed tym 2015, a teraz nawala te hellhousy cały czas. Natomiast z tego, co ja zrozumiałem, bo jeszcze nie oglądałem kolejnych, to chyba jest tak, że trzy części jako. No, każda kolejna jest kontynuacją, i później ta z 23 rocznika jest chyba takim refreshem serii, czy nie wiem, jakimś rebootem, czy. Coś w tym stylu, ale to będę nadrabiał, to sobie wtedy pogadamy. Natomiast tutaj od razu na wstępie muszę zaznaczyć dla tych, co filmu nie znają, że jest to w technice fantfutyczna kręcone, czyli jedna z moich ulubionych. Konwencji, czy takich formalnych konwencji. No i wiem, że mam jednego widza, a czy no wielu ich jest, ale jednego, który często o tym wspomina, czy w komentarzach, czy też głównie na live'ach, że właśnie bardzo lubi znaleźć one taśmy. Także pozdrawiam serdecznie Marcina. I teraz wszystkie Marciny, które mnie oglądają, się zastanawiają, czy to ja, ale dobra, ten Marcin będzie wiedział, że, że to ten. Także pozdrawiam, bo bardzo wyczekuję zawsze, Marcin, na jakieś tego typu właśnie. Omówienia fan footageowe. No więc jesteśmy w klimatach, wiecie, lerwiczowo, rekowo, paranormal aktywitowych, także. Ja lubię po prostu te trzęsawe złapy. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę, o całość, o konstrukcję tego filmu, to bardzo prosta historia, która też jest realizowana, tak, mogę powiedzieć, wręcz, że podręcznikowo, według wzorca, właśnie fan footage. Czyli w tym wypadku mamy. Grupę ludzi, jest to personel, który w pewnym opuszczonym już od wielu, wielu lat hotelu stawia taką bazę domu strachów. No i oni przygotowują przez jakiś okres tę miejscówkę, żeby była po prostu taka, wiecie, creepy, straszna. No i na Halloween chcą to już odpalić, żeby klienci już przyszli i trochę zmoczyli zbroję. Ale tak naprawdę to wszystko, o czym teraz powiedziałem, to. Jest w sumie retrospekcją w tym filmie, ponieważ obecna linia czasowa dzieje się kilka lat dalej, czy tam chyba jakoś 5 lat dokładnie. No bo mamy tak naprawdę taki Ala dokument, trochę reportaż o tym miejscu, ponieważ coś makabrycznego się tam wydarzyło, ale nikt nie wie co. Dlaczego? Ponieważ prasa to ukrywa, policja to ukrywa. no prasa to nawet nie wiadomo, czy wie, tak. No bo jak policja ukrywa, no to też ciężko, żeby prasa się mogła do tego dostać. Ale ogólnie zostało to owiane właśnie taką tajemnicą, stąd też. Od początku do końca tego około tam półtora godzinnego filmu, właśnie te tajemnice się tutaj utrzymuje, i gdzieś tam dopiero, oczywiście, w końcówce coś się rozjaśni. No i praktycznie cały ten personel ginie, tak? Stąd też, właśnie, jest ten reportaż, bo. No ludzie chcą odkryć, do czego tam tak naprawdę doszło i co się stało i czemu jest to ukrywane w tajemnicy. Więc jest to budowane, jakoby to było coś niesamowitego, nadzwyczajnego, że to, co się tam wydarzyło, że po prostu jeszcze świat o czymś takim nigdy nie słyszał. I to jest, uważam, taki lekki strzał w stopę tego filmu, bo gdyby aż tak bardzo nie nakręcał na nie wiadomo co, to końcówka weszła weszłaby, mi się wydaje, łagodniej. Że takie, o, coś tam się wydarzyło, a nie, że takie budujemy, jakby to było jakieś, słuchajcie, przełomowe, w ogóle, tch, nie no, to, to, to ludzie o, o, zwariują, jak to... Odkryją. A tak naprawdę jest takie, aha, no i szkoda. Tutaj, akurat, tak, jeżeli chodzi o taką zagadkowość, to Jasne Twórca stara się nam to właśnie sprzedać w ten sposób, żeby zbudować jakieś napięcie, jakieś dążenie do rozwiązania, żeby nas wciągnąć. Natomiast używa do tego starych, prostych, schematycznych, kalkowych trików. Tylko w wypadku tego filmu nie jest to w zasadzie wadą, że to jest tak proste. Z jednej prostej przyczyny, ponieważ to jest. Po prostu bardzo poprawnie, wręcz dobrze zrealizowane. Oczywiście to cierpi na wszystkie te takie wady gatunkowe czy też fan czyli że po prostu od A do Z ta konstrukcja jest znana i popełnia te same błędy, bądź po prostu no, realizuje się w tenże sam sposób, co każdy prawie że fan footage. Aczkolwiek jednak cała masa innych, podobnych filmów, no nie wypada tak poprawnie jak ten. A ten właśnie owszem. Natomiast z drugiej strony, on nic nie wnosi nowego, w niczym nie jest świeży i jest aż za prosty, mam wrażenie, momentami. I jeszcze do jednej rzeczy się muszę czepnąć, ale to się pojawia w wielu, wielu właśnie tych znalezionych taśmach, czyli. Jak nie mamy budżetu, żeby coś pokazać albo nie chcemy czegoś pokazać z jakichś innych przyczyn, to już spytajcie reżysera z jakich. Dla mnie to kwestia budżetowa tutaj ewidentnie i też właśnie tych bolączek hmm, konwencji, o której mówimy sobie. No to wtedy irygdolimy glicza na cały ekran I, i ma ten film kilka takich momentów, gdzie można by pokazać coś ciutkę więcej, gdzie już trochę się to rozwiązuje cała akcja i jest szansa na pokazanie właśnie co za to wszystko odpowiada o co tutaj chodzi w tym finale, co się kryje w piwnicy tego hotelu, tego Hellhouse'u naszego, tak, przerobionego hotelu na właśnie dom szatana. No i co? Zamiast tam pokazać, oczywiście, pomijając to, że niektóre rzeczy w niedopowiedzeniu są fajne, to jednak niektóre tam gdzieś sugerują jakaś stopklatka się na przykład pojawia, bo wiecie, jak Kręcisz i coś się zaczyna dziać, powiedzmy, z elektrycznością, czy po prostu paranormalia zawsze gdzieś blokują tam pole magnetyczne, bla, bla, bla. Te wszystkie rzeczy, które znamy z horrorów, to wtedy np. kamera się zatrzymuje. Na zasadzie, że obraz się zatrzymuje, tak? Mamy stoplatkę gdzieś, tam jakaś rozmazana twarz w tle czycha. Ale jest tutaj ewidentnie kilka no, rzeczy na razie, tak powiem, spoilerów, które można nam pokazać trochę fajniej, w ogóle pokazać i wtedy, co się dzieje na ekranie. Wtedy nic z gruszki, nic z pietruszki, musimy uwierzyć właśnie, że e, zaburza nam się pole, UFO przyleciało, bla bla, znaczy tu nie ma UFO, tak powiedziałem. I po prostu wtedy jest... Przepraszam, no podnieciłem się. Nie no, trzy minuty po prostu glicza, bo, bo ukrywamy brak budżetu i to mnie strasznie irytuje, no bo wiecie... Pan jako znalezione taśmy to przynajmniej w teorii nie powinno być montowane, stąd też nie ma centraków i tak dalej, no chyba że jakaś muza gdzieś tam w samym miejscu się pojawia w samej lokacji. A lokacja też oczywiście no nad wyraz oryginalna nie jest, nie bo to taki większy dom. <laughs> Więc no można by chociaż w czymś innym być troszkę kreatywniejszym, żeby właśnie pokazać coś inaczej czy czegoś pokazać więcej, a to jest takie bardzo Witchowe. No Mam na myśli to, że w Blair Witch wiele się nie pokazywało, tylko dużo tej wiedźmy działało na wyobraźnię i tak ciągnięto to do końca. No i okej, okay, tylko to były lata 90. jeszcze. Teraz wszystko, co robi podobnie, jest już mocno kalkowe. Wręcz jak robi nawet tak samo. I też taki Blair Witch, no, po pierwsze był na ogromnej przestrzeni leśnej i było tych bohaterów bardzo niewielu. A na przykład też mi się kojarzy jeszcze Urbex, z kolei ze świeższych produkcji, 2022 chyba top 1 horror wtedy. Mówię tutaj o mojej liście oczywiście, najlepszych horrorów tamtego roku. No on z kolei był horrorem komediowym, ale i bardzo dobrze działał jako horror, i bardzo dobrze działał jako komedia. Naprawdę wyróżniał się, miał te swoje topy, takie wzloty dosyć konkretne w obu tych gatunkach. I... Tam też z kolei działało na plus bardzo mocno to, że był jeden koleś, i bardzo mi się kojarzyło ze względu na to, właśnie, że on tam idzie do jakiegoś nawiedzonego domu, i to streamuje i robi taki Ala właśnie dom strachu sobie z tego. I tutaj też mamy taki Ala dom strachu, tak? Tylko że z hotelu jest więcej ludzi. No, głównie nasza ekipa, tak, która przygotowuje całe te przedsięwzięcie, ale później też wchodzą ci klienci, to już tam jest masa ludzi i trochę. Inaczej się utrzymuje czy buduje napięcie i strach w momencie, gdy masz jednego typa w budynku, powiedzmy tam 300-500 metrów kwadratowych, a inaczej, gdy masz 5-6 osób albo cały tłum, no to wtedy ciężej o ten strach, tak? A też jak jest to budowane, słuchajcie, na takich maskach z pepko za 5 zybla, no paru tam droższych, wiecie, że, albo że jakiś klaun wybiegnie, albo że coś stuknie, czy tam jakiś hałas z piwnicy, czy tam laska wisi i udaje, że coś się dzieje, no zależy czy udaje od, od momentu filmu, no to jest takie. Hmm, no to jakbyś poszedł właśnie do, do Pepko czy do za popatrzył, o, dział z maskami, rekwizyty, no fajnie, wiecie, wrzucamy to sobie do takiego domu strachów czy do escape roomu, ale tak naprawdę, tak szczerze z ręką na sercu, kogo ma to przestraszyć? Maska? Mm, nie wiem, rekwizyt sztucznej siekiery? Jakiś kościotrup siedzący? jestem, ja że tam... Jak wchodzą ci ludzie i wiecie, tak znienacka im gdzieś kościotrup ze ściany zrobi taki, uff, no to ktoś tam drgnie. No okej, okay, na tym to polega, no ludzie się przestraszą takich rzeczy. Ale jeżeli mówimy o takim realnym strachu, tutaj szczególnie w nas, w widzach horroru, no na mnie ten film nawet w procencie nie zadziałał, jeżeli chodzi o strach. Jeżeli chodzi o napięcie... Miał kilka nieźle zbudowanych scen i znowu się odniosę do tego samego słowa, co wcześniej poprawnie. Tutaj to już naprawdę poprawnie. Aczkolwiek za to aktorsko działa naprawdę dobrze. Widać te przerażenie, widać ten strach, widać, że ci aktorzy się przyłożyli, postarali, że dali radę. I mam wrażenie, że oni dużo bardziej okazywali te emocje, głównie strachu, czy jakiegoś właśnie szeroko rozumianego przerażenia i niepewności, lęku. <laughs> niżeli to w ogóle działało tak filmowo na widza. Także, no ale dobrze oczywiście, tak? To jest zaleta, że, że aktorzy spoko. Natomiast nie dość, że to jest taka typowa kalka, to to w ogóle nie straszy. A ewidentnie tutaj chciano postraszyć. To jest ten typ horroru, bo, bo nie każdy musi straszyć, tak? Mówiłem o tym wielokrotnie. No więc mam z tym i duży problem i jednocześnie trochę doceniam. Problem jest taki, że jest to trochę niejakie przez to wszystko. Tak, jeżeli chodzi o te aspekty, właśnie strachu, hmm. i jakiejkolwiek oryginalności. A dwa, że, no kurde, ale jednak wiedzieli, jak to zrobić. Z tymi bolączkami, niektórymi, ale nadal wiedzieli. No więc ciężko mi się ten film ocenia, ale szczerze, no dla mnie szału nie ma. A też sporo osób polecało, nie wiem, czy były zachwycone, czy nie, ale po prostu widocznie mi się podobał. I nie mogę jednoznacznie powiedzieć, że mi się ten film nie podobał. Nie mogę też powiedzieć, że było jakieś. O wow, chętnie obejrzę wszystkie inne części, chociaż obejrzę, ale to dlatego, że obejrzałem już pierwszą, ale bez podjarki. Natomiast w dobie horrorów, jakie mamy w ogóle, i w dobie fan footage, których no, do szerszego obiegu w ogóle mało trafia, ale jak już coś tam się głębiej pogrzebie, no to tego więcej się znajdzie, to reszta naprawdę potrafi być tak zła, że ten film troszkę muszę docenić. Stąd też nie wystawię mu. Tak, jak pierwotnie sobie myślałem, średniej oceny, tak jak w poprzednim materiale FanHouse'owi, czyli piątki, bo tam wszystko było do bólu średnie, a tutaj przynajmniej realizacja jest naprawdę spoko i dlatego dostanie 6. Uważam, że jest to naprawdę niezły horror, fanfutyczny. Nie wiadomo, ciuteczka też podciągam ocenę, bo, bo właśnie lubię te konwencje. Także ode mnie taka ocenka. I jeszcze słuchajcie, no, dwa słowa spoilerowe, tak jak obiecałem. Także, ci co już wyłączają materiał, to możecie jeszcze zostawić hash tak, jak dotrwaliście do prawie końca, pod tytułem. <słuch> Może piekło, niech będzie sobie dzisiaj, bo takie piekielne klimaty, tak? W końcu Hell House. Ale, czy takie na pewno piekło to było? No, szczerze, według mnie, po tym finale, to powiedziałbym, że spodziewałem się tam naprawdę czegoś. Znacznie większego, takiego na większą skalę, na szerszą skalę, że to będzie jakiś wow, że wypierdzili jakiś demogorgon z ziemi. Nic takiego nie ma, <laughs> ale to zaraz opowiem. Także ostrzegam, że za moment będą spoilery, ale komentujcie, jak Wam się podobało. No Aleks. More than ever. No dobra, taki krótki spoiler dosłownie, słuchajcie, bo tam się naprawdę nic spektakularnego nie wydarzyło. Tak więc, prawie że na początku filmu, my dostajemy nagrania z perspektywy jakiegoś tam klienta, który wszedł do tego opuszczonego hotelu, do tego strasznego domu. No i widzimy, że po prostu ludzie, którzy wchodzili do piwnicy, to bardzo szybko chcieli z niej uciec i coś tam makabrycznego się właśnie działo. Stąd też uciekają, tam meble się przewracają, bla bla, wszyscy drą mordę. Przyjeżdża straż pożarna policja chyba też. No i później cały film to jest dążenie do tego, po prostu aż te Halloween będzie i aż ci klienci tam rzeczywiście wejdą. I znowu na końcu się to zawiązuje w ten sam sposób, że trochę widzimy z tych kamer, co są w tym domu, czy bohaterowie kręcą, a część znowu gdzieś tam z kamerki klienta. No i okej, okay. wcześniej nie wiedzieliśmy o co chodziło z tą piwnicą i co się w niej wydarzyło, a teraz tak troszeczkę nam rozszerzyli. Ale tak naprawdę, to tak w wielkim skrócie, no bo nie będę już tutaj detalicznie, ale wychodzi na to, że po prostu... No, to, że ten dom ma jakąś tam roczną historię i przeszłość, okej, okay, że no nawet jakby stały, wiecie, jak hotel w na cmentarzysku i inne horory tego typu, jakieś poltergeisty. Dobra, spokoj. Wszystko to wiemy, znamy i doskonale. Znaczy, nie, nie dziwi nas to, tak? Mo może być. Tylko tak naprawdę, gdy właśnie budujesz taki hype, że wow, ale to jest tajemnica, przez lata ukrywane, no po prostu czemu by nie można tego wypuścić na światło dzienne, to się spodziewasz tego Demogorgona tam pod ziemią, nie jakiegoś wielkiego szatana, co wy kurwi z rogami na ekran. Tymczasem okazuje się, że w piwnicy to po prostu wisi pentagram, no i pojawiają się tam jakieś, słuchajcie, zakapturzone typy, jakieś może pomioty szatana, jakieś demoniki. Mówię demoniki, tak, tak, tak sobie zdrobniłem śmiesznie. No po prostu nie do końca jakby... W... Wiecie jak to opisać? Bo ja nie. Ale tak mi się nasuwa taka myśl, że mogło być wow, a jest to co wszędzie. Czyli po prostu pięć typa... Czarnych kapturach w szacie. Czyli po prostu jakaś sekta z pentagramem. I, i to się wydarzyło w tej piwnicy, no. że, że ta sekta atakowała, przez co ludzie byli zmanipulowani paranormalną siłą i nawet potrafili się targnąć na własne życie. No dobrze, no ale to, to jest ta tajemnica. To tego nie można było pokazać przez te lata i ujawnić, że w domu takie rzeczy się działy, czy tam w opuszczonym hotelu. No to naprawdę nie jest nic. To nie jest nic. I nawet właśnie w realizacji to też nie jest nic. Bo wyskakuje kilka razy na kamerę kilka zakapturzonych typów. W tle widzimy pentagram, czy jakiegoś biegającego klauna, który, czy tam typa w masce, który nie powinien biegać, bo jest kukłą, a biega, się przesuwa po tym domu, i to jest jedyne, co miał tutaj jakoś próbować straszyć. No wiadomo, że tam te paranormalia to przesuwały, tak? Ale no. I do tego jeszcze te glicze, właśnie. Czyli le ledwo pokazujemy tych zakapturzeńców przez chwilę, jeszcze tam jakieś rozmazane z daleka twarze. Nawet jak z bliska to rozmazane zresztą, bo to zależy też od jakości nagrania w danym momencie. To jeszcze wszystko przegliczowane, czyli szumem walnięte. <laughs> czyli żeby trzymać, trzymać, trzymać tego, widzę, żeby jak najmniej pokazać, a na końcu, a nie mamy budżetu ani pomysłu, to też pokażemy tylko typa w kapturze. O! Koniec filmu. No, no, no. Tyle mam do powiedzenia o końcówce. Nie wiem, jak na was to zadziałało, ale napiszcie w komentarzach, bo jestem ciekaw. Aczkolwiek jak będziecie spoilerować, to najlepiej oznaczcie komentarz dla tych, co będą czytali przed obejrzeniem filmu też, no nie. Tyle ode mnie szczerze, bo tutaj nic więcej się nie wydarzyło. Także to troszeczkę rozczarowało i smutek, ale tak jak mówiłem, spoko zrealizowane. Poza tymi glitchami, poza tymi glitchami. no nie natomiast reszta nadrabia. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych. Pewnie będę teraz omawiał dalej te hell House, y, żeby już jak zacząłem, to dokończyć, a później się skupimy na czymś innym, no, chyba że jeszcze jakaś premiera po drodze wpadnie, zobaczymy. Dzięki za uwagę, na razie.